Przez ostatnie 3 tygodnie uczyłam się więcej niż przez całe swoje życie. Chciałabym przesadzać. Nie potrafię być produktywna i nie potrafię się skupić, jak mam bałagan w pokoju. Może po prostu prokrastynuję. LOL, easy. Czuję się, jakbym była królem matematyki. Ej, dobra, update. Źle to zrobiłam. Zaczęłam oglądać Przyjaciół. Jestem na takim etapie w swoim życiu, że nie jestem w stanie oglądać niczego mocnego. Wolę ostatnio takie luźne rzeczy właśnie, albo jakieś sitcomy. Ja sobie wmawiam, że uczę się angielskiego. Mój ulubiony serial ever to jest Seks w Wielkim Mieście. Mogę oglądać ciągle w kółko. Zaczęłam oglądać tych Przyjaciół i pierwszy odcinek był taki, że miałam takie no... Nie jest to jakiś szczyt, ale później się wkręciłam i jestem już na 22. Zobaczmy, co z tego wyszło. Nigdy jeszcze nie robiłam zupy curry. Nie mogę spać, więc się uczę matmy. Zwariowałam. Starter pack. Potrzebowałam wsparcia emocjonalnego. Dzień drugi. Nie poszłam do szkoły, żeby się uczyć. Moja toksyczna cecha jest taka, że jeśli w jakiś dzień jestem na wszystkich lekcjach, to wydaje mi się, że w nagrodę mogę kolejnego dnia nie iść do szkoły. No ale dobra, postanowiłam, że wykorzystam dobrze ten czas. Oficjalnie zaczynam się uczyć matematyki rozszerzonej. Mam straszne zaległości, nic nie robiłam przez 4 lata. Byłam przedwczoraj na takim webinarze online, jak zdać matematykę rozszerzoną na 100%, zaczynając od zera. To była najbardziej zmarnowana godzina w moim życiu. Miałam przez cały czas wrażenie, że mogłabym w tym momencie właśnie się uczyć, a ja siedzę i słucham jakiegoś gościa, który
ciągle mówi o tym, że jest super i że przygotował dla nas super program. Na koniec powiedział, że kosztuje 9 tysięcy i zrobi nam przecenę na 900 zł, bo zdaje sobie sprawę z tego, że zdolność kredytowa przeciętnego maturzysty jest dość niska. Dobra. Znalazłam jakiś taki kanał na YouTubie, Math Dream, i zobaczymy. Czuję się trochę zagubiona. Nie wiem w ogóle od czego zacząć, ale chyba po prostu muszę zacząć. Przez cały czas myślałam, że nie będę się w ogóle uczyć do matury, ale jak już zdecydowałam, że jednak chcę, to miałam takie, no dobra, ale co teraz? Co ja mam zrobić? Ja w ogóle nie wiem, jak się uczyć. Ja nie mam żadnych tipów na naukę. Nie wiem, co się u mnie sprawdza, bo tego nie robiłam. Dosłownie nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebym usiadła i się uczyła w liceum, okej? I chyba najlepsze, co zrobiłam w tamtym momencie, to wstałam, podeszłam do biurka, otworzyłam zeszyt i zaczęłam rozwiązywać zadania. Jest bardzo dużo w internecie materiałów darmowych i będę z tego korzystać. Let's go! What the fuck? Dlaczego ja nie wiem, co tu się zadziało? Aha! Dobra. Dobra, zaczęłam scrollować Instagrama. Wracam. Nauka. Matematyka. Moja przyszłość. Mam wrażenie, że jeszcze nie zdążyliśmy tak sobie szczerze pogadać. Opowiem wam trochę o moim podejściu do matury. Nie wiem, czy oglądaliście mojego vloga sprzed 100 dni do matury. Tam już trochę o tym mówię, ale mam jeszcze nowe przemyślenia. Przede wszystkim zaczęłam się uczyć regularnie. Trochę dziwnie mi to mówić, ale polubiłam to całkiem. Po prostu zawsze myślałam, że to nie jest dla mnie, że nie potrafię się uczyć, że nie chcę się uczyć, że chcę robić na przekór. Bardzo nie lubię szkoły. Ale teraz myślę trochę o uczeniu się jako o czymś oddzielnym od szkoły. Poza tym są lekcje w szkole, z których naprawdę dużo czerpię, więc to też nie jest takie czarno-białe. Zauważyłam, że uczenie się bardzo pasuje do mojej tożsamości, dlatego że jestem typową osobą, która lubi wyzwania. I w momencie, kiedy na przykład rozwiązuję zadania z matmy i wyjdzie mi coś dobrze, to mam takie wow, satysfakcja ogromna. I też to, że widzę, że robię progres, daje mi bardzo dużo spełnienia. Mimo, że nie interesuję się jakoś matematyką. Z kolei polski, uwielbiam polski. Po prostu dla mnie polski jest super interesujący. Daje taką dużą wiedzę o historii, tradycji, plus po prostu uwielbiam sztukę. Jeśli chodzi o angielski, uważam, że po prostu jest super przydatny i naprawdę jest podstawą, żeby go znać w stopniu komunikatywnym. Trochę zmieniłam swoje podejście do nauki, bo wiecie, miałam ciągle takie podświadome przekonania, że inteligentni ludzie nie muszą się uczyć, bo po prostu tego nie potrzebują, bo oni są sami w sobie inteligentni, co jest tak absurdalne, bo inteligentni ludzie uczą się przez całe życie. Jeszcze myślałam sobie, że nauka jest dla ludzi, którzy nie mają życia poza szkołą. Albo że jak będę się uczyć, to będę kujonem i że to po prostu nie jest cool. Ale wiecie co? W tym momencie chyba uważam, że cool nie jest być nieświadomym człowiekiem. Myślę, że bycie cool to jest rozwijanie się i swojego mózgu, swojego potencjału, poznawanie świata. Cool jest możliwość wybrania swojej własnej drogi. I mimo, że ja jeszcze nie mam pojęcia, co chcę robić w życiu i strasznie mnie dziwi, że ludzie mnie o to pytają, równie dobrze mogliby spytać randomową osobę na ulicy, kim chce być Emilia Marcinieszyn w przyszłości. Ona udzieliłaby tak samo bezwartościowej odpowiedzi jak ja. Bo ja nie mam pojęcia. Ale właśnie uważam, że jeśli przyłożę się trochę, otworzę sobie więcej możliwości. Ale prawdopodobnie bym w ogóle nie zaczęła się uczyć, gdybym nie znalazła takiego swojego dlaczego. Tak jak mówiłam, lubię wyzwania i jeśli mam zrobić coś, w czym nie widzę sensu, albo tego nie zrobię, albo zrobię to źle. Więc jeśli też zdajecie w tym roku maturę, może to być konkretny wynik na maturze, chociaż nie wiem, czy to by się u mnie sprawdziło, bo załóżmy, mówię sobie, chcę mieć 90% na maturze z matematyki. I od razu mam w głowie pytanie, ale po co? Tylko po to, żeby podbić swoje ego? Żeby udowodnić sobie, że jestem wartościowa, bo mogę tyle zdobyć? Wydaje mi się, że taka motywacja bardziej by mnie męczyła
niż faktycznie przynosiła pożądany efekt. Ale może to być konkretna ilość punktów, którą chcecie uzyskać z wyników matur, żeby dostać się na konkretne studia. Albo może to być stypendium i różne inne rzeczy. I ja, jak mam cel, to on już mnie motywuje sam w sobie. Nie potrzebuję jakiejś ogromnej motywacji z zewnątrz. I myślę sobie, że jeśli mi się nawet nie uda, przeżyję. Do tej pory przeżyłam. Kilka razy też mi się nie udało w życiu. Tak to już bywa, nawet jak się postaramy. I tak wydaje mi się, że jestem na wygranej pozycji, bo wiem, że w tym momencie, jakbym pisała maturę, to bym napisała ją lepiej niż miesiąc temu. Nie mam nic do stracenia. Trochę zmieniłam swoją perspektywę na samo uczenie się. Wiem, że to jest po prostu pozytywne dla mojego mózgu. I mimo, że miałam jakieś takie zupełnie absurdalne przeświadczenia i podświadome przekonania na temat nauki w swojej głowie, wiem, że one nie są uzasadnione. Prawda jest taka, że chciałabym się uczyć, chciałabym się rozwijać i jestem ambitną osobą, przynajmniej tak uważam. Lubię romantyzować naukę. Ogólnie mój ulubiony sposób na życie to jest romantyzowanie wszystkiego. Jeśli masz okazję, żeby zrobić jakąś rzecz trochę bardziej przyjemną niż jest normalnie, co stoi na przeszkodzie? Czemu tego jeszcze nie robisz? Ja miałam ogromną niechęć do nauki, która wynikała z tego, co myślę sama o sobie, bo wydawało mi się, że muszę być idealna i wbrew pozorom właśnie dlatego się nie uczyłam, bo bałam się, że jeśli będę się uczyć, to wszyscy się dowiedzą, że nie jestem idealna i że jestem głupia. Słyszycie, jak bez sensu jest to, co mówię? Wydaje mi się też, że sporo osób się stresuje maturą. Ja w ogóle się nie stresuję maturą. Pamiętajmy o tym, że klasa maturalna to jest jeden rok z naszego życia. Ja muszę przypominać sobie o balansie, bo mam skłonność do popadania w skrajności, a to nie jest zdrowe nigdy, przynajmniej w moim przypadku. Więc muszę przypominać sobie o tym, że mój wynik nie świadczy o tym, jaką jestem osobą, żeby robić nadal rzeczy, które lubię, żeby się rozwijać. Oprócz szkoły też, w tych rzeczach, które mnie interesują. Żeby odpoczywać i dbać o takie podstawowe rzeczy, jak na przykład sen albo aktywność fizyczna. I przypominać sobie, że co roku ktoś pisze maturę. To nie jest jakaś wielka sprawa tak naprawdę. To nie jest tak, że to decyduje w 100% o twojej przyszłości. Może w ogóle nie zadecydować o twojej przyszłości. Nie narzucaj na siebie presji. Dużo też zależy od konkretnego pytania, jakie dostaniesz na przykład na maturze ustnej. Jakkolwiek ci nie pójdzie na maturze, czy dobrze, czy gorzej, i tak sobie poradzisz w życiu, bo tak było zawsze. Ja się po prostu postaram zdać to dobrze, chcę się przyłożyć do tego i bardzo doceniam swoje starania, ale mam świadomość tego, że to nie jest wszystko, to nie jest to, wokół czego kręci się moje całe życie. I szkoła nigdy nie była dla mnie tym, wokół czego kręci się moje życie. I matura też na pewno nie będzie. Dobranoc, widzimy się jutro. Ej, dobra, pokażę wam coś śmiesznego. Koleżanka poleciła mi taką aplikację, gdzie możesz uczyć się z innymi, widząc ich, jak się uczą. O, mam przerwę właśnie. Fajne, fajna sprawa. Jest taki vibe produktywności. I możesz poszukać przyszłego męża. Spisuję sobie jakieś rzeczy, myśli przewodnie i lektury z konkretnych epok, ale mam straszną bekę. Czuję się obserwowana. Jest luty, a ja siedzę na tarasie w samym swetrze i nie jest mi zimno. Ach, to ocieplenie klimatu. W takich momentach jestem bardzo wdzięczna, że mieszkam w takim miejscu, że mogę wyjść z domu i słyszeć ptaki. Muszę przeczytać coś normalnego w końcu. W tym roku przeczytałam już 10 książek, z czego tylko 3 normalne, w sensie nie lektury. Chyba warto pamiętać o tym, żeby robić nadal rzeczy, które się lubi, mimo tego, że się nad czymś pracuje. Tak samo wychodzę dzisiaj z przyjaciółką na wieczór. Nie będzie nauki, nie będzie matematyki. Tak to już bywa czasem. Tak wygląda życie. Ważne jest, żeby próbować zachować balans.